bardzo specyficzna rzecz. Jakby w moich doświadczeniach ekshumacyjnych, o tak bym to krótko określił, czy poszukiwawczych, nie trafiłem na coś takiego. Jest to specyficzne dla, myślę, nie w skali tutaj nawet regionu, ale raczej w skali Polski. Dokumentację na temat historii tego więzienia rozpoczęliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku już na samym początku, w 2001 roku, także te materiały powoli rosły i tak naprawdę w 2003 roku to był taki pierwszy moment, kiedy daliśmy do materiałów archiwalnych, pewnych, konkretnych, Departamentu Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, które mówiły jasno i wyraźnie, że pochówki osób, na których wykonano wyrok śmierci po wojnie w tutejszym więzieniu, w tym, które tam widać w tle, były dokonywane na terenie ogrodu przewięziennego. W lipcu ubiegłego roku, w lipcu 2013 roku udało się doprowadzić do przeprowadzenia pierwszych badań sondażowych na terenie ogrodu więziennego, tutaj gdzie się znajdujemy. I w czasie tych badań udało się wydobyć szczątki trzech osób. I to był tak naprawdę początek. Jako że te szczątki zostały odkryte, zostało to przekazane policji, prokuraturze, sprawę przejął pion prokuratorski oddziału IPN w Białymstoku i już pod egidą pana prokuratora Zbigniewa Kulikowskiego ruszyliśmy w październiku ubiegłego roku z pracami ekshumacyjnymi, z pracami, które objęły narożnik tego ogrodu, gdzie zlokalizowaliśmy już nie tylko pojedyncze szkielety, ale jamy zbiorowe. Podstawa śledztwa to są badania z lipca 2013 roku, gdzie na tym terenie ujawniono ludzkie szczątki, czaszkę przestrzeloną. Jest to dowód na to, że dokonano czynu określonego w artykule 148 kodeksu karnego, czyli zbrodni zabójstwa człowieka. Teren duży, teren wskazujący, że jest to tak zwane białostockie pole śmierci, jak widzimy. Jest wiele tutaj jest ludzkich szczątków kostnych, mamy jamę poegzekucyjną, co jednoznacznie wskazuje, że dokonano tutaj zbrodni zabójstwa ludzi. Śledztwo prawdopodobnie przerodzi się w trzy postępowania dotyczące okresu zbrodni popełnionych przez pierwszego Sowieta, okresu zbrodni popełnionych przez Niemców i oczywiście okresu zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy UB. Musiało być to wygodne miejsce tutaj prawdopodobnie z jednej strony, w końcu była tu jednostka wojskowa, tutaj było więzienie, tak, więc taki to nikt tu pewnie nie chodził, nie zaglądał. No było to, wydawało się, dosyć bezpieczne miejsce. Bo tu mamy do czynienia z pochówkami albo w obrębie pochówkami, no, jamami wykopanymi, zakopanymi, tak, zamordowanymi ludźmi. W obrębie cmentarzy, jakiegoś konkretnego rejonu cmentarza wydzielonego, bądź pod murami tego cmentarza, albo gdzieś bezpośrednio w przypadku zbrodni ubeckich, gdzieś przy urzędach, na terenie jakichś ogrodów, podwórek, tak, gdzieś pod jakimiś garażami, ale nie takiego pola grobowego na dłuższej przestrzeni, to jeszcze praktycznie w centrum miasta. Tak? No to jest bardzo specyficzne. W tej chwili jesteśmy tak naprawdę przed półmetkiem jeszcze tych prac zaplanowanych na cały maj 2014 roku, a już w tej chwili mamy wydobytych i zlokalizowanych blisko 70 szkieletów, 70, już powiedzmy, szczątków 70 osób, bo nie zawsze znajdujemy pełne szkielety. Czasem są to szczątki rozsypane, czasem przemieszczone. Część jam grobowych zostało naruszonych w czasie późniejszych prac ziemnych. Jest to teren bardzo trudny. Wykopy to takie, no, były w miarę spokojne w porównaniu do tego, ale to, co teraz się dzieje, to przemawia do wyobraźni. Jeszcze dzięki temu, że odkrywamy to wszystko krok po kroku, można praktycznie zobaczyć całą historię tych wydarzeń przed oczami, jak ci ludzie ginęli lub w jaki sposób trafiali do tych dołów. To strasznie przemawiają takie prace do wyobraźni. Najważniejsze jest to, żeby te szczątki ludzkie zostały tutaj ujawnione, wydobyte. Musi być przeprowadzony proces identyfikacyjny i godnie pochowane. Byli tu mordowani, można powiedzieć, i oficerowie, i żołnierze, ale i osoby cywilne.
więc nie wiadomo po prostu, czyje szczątki wyciągamy, czy uda się określić ich nazwiska. To jest ważne, żeby przywrócić im nazwiska przecież i żeby o nich pamiętano.